Dzisiaj świeży temat. Słyszałam, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził kodeks postępowania dla szpitali. Dokładnie. W zeszłym tygodniu prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rzeczywiście zatwierdził kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia, przygotowany przez Polską Federację Szpitali. Podpisany dokument to pierwszy w Europie kodeks postępowania obejmujący podmioty publiczne i prywatne sektora medycznego. Co daje przystąpienie do kodeksu postępowania? Jak możemy przeczytać na stronie organu nadzorczego, przystąpienie do stosowania kodeksu postępowania wiąże się z licznymi korzyściami. Przede wszystkim podmioty, które będą go stosowały, mogą mieć gwarancję prawidłowości używania określonych rozwiązań zatwierdzonych przez organ. Nadzoru mogą też liczyć na nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych w oparciu o mechanizmy monitorowania opisane w kodeksie. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż zgodnie z RODO organ nadzorczy, gdy rozważa nałożenie kary na e, dany podmiot, musi brać pod uwagę w każdym przypadku, czy podmiot ten prawidłowo stosuje zatwierdzony kodeks postępowania. E co w takim razie z podmiotem monitorującym? Pamiętajmy, że artykuł 41 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w ustępie pierwszym mówi, bez uszczerbku dla zadań i uprawnień właściwego organu nadzorczego, czyli w naszym przypadku prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wynikający z artykułu 57 i 8 RODO, monitorowaniem przestrzegania kodeksu postępowania na mocy artykułu 40. Może się zajmować podmiot, który dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu i został akredytowany w tym celu przez właściwy organ nadzorczy. Jednym słowem, dochodzi jeszcze jeden podmiot kontrolujący, co de facto powinno podnieść poziom ochrony danych przez podmioty służby zdrowia. Czyli jesteśmy na tak. Zawsze jesteśmy tak. Jeżeli chodzi o kodeksy postępowania, to one pokazują na takie podstawowe kierunki, Tendencje, procedury. Na ich podstawie możemy sobie doprecyzowywać, zgodnie z własnymi potrzebami, te właśnie procedury szczegółowe, które są odpowiednie dla każdej jednostki. Czyli skroić sobie już te procedury dla siebie, Dokładnie. dla swojej jednostki, dla swojego podmiotu. Dokładnie i na pewno wydaje mi się, że te kodeksy postępowania są o wiele wygodniejsze do stosowania, aniżeli certyfikacja norm ISO. Zgadza się. Idziemy na kawę. Ja, nie, ja dzisiaj idę na mleko z miodem. A, no tak, jasne. Duże zdrowia. Dziękuję.